Gra logiczna Iro. Tu widzimy projektanta przy okazji. Jest to gra z Tajlandii, wysoko oceniana na świecie. Nowość i w wieku 14 plus. To jest zawyżony wiek, ponieważ te same zasady są proste. Dwóch graczy, około 10 minut zabawy. Tu widzimy wydawcę. Wyprodukowano w Chinach i tutaj, gdzie wydawca ma siedzibę. Produkt mały, ale wypakowany po brzegi ciężki. Otwieramy. Żetony, woreczek całkiem mocny ze ściągaczem, plansza modułowa i widzimy, że albo barwy, ale też z oznaczeniem dla osób, które nie rozróżniają takich barw. Taka grubość, generalnie bardzo mocne płytki. Jakościowo to jest dobre. Tu mamy naklejki, że można sobie też na żetony przykleić i czarne, i białe, tak dla każdego, przykleić odpowiednie barwy z oznaczeniem. Więc też możemy sobie to zrobić. Płytki to jest naprawdę dobrej jakości, ciężkie. Część jest dwustronna, część. Aha, są całe czarne z jednej strony, widzę nawet niektóre. W środku metalowe, ciężkie płytki są. Dawno już, przyznam, nie miałem takich ciężkich komponentów w ręku, że nawet gdzieś tam te płytki wyliczne z Azula nie były tak ciężkie jak te. I to dla białego. Też jest to chyba nawet cięższe, bym powiedział, od tych ze Splendora. Jest jedna bez niczego, to jakby czarny był. Ciekawe, czy to jest błąd, czy tak ma być, nie wiem. Bo tu nie ma takiego czegoś. Dobra, tyle mamy z otwarcia. Instrukcja tutaj na opakowaniu tylko. Naklejki na mocne, ciężkie żetony. Plansza modułowa, też dwustronna, jak ktoś kolorów nie rozróżnia. Woreczek do przechowywania tych elementów. Long Pack Games. Wyprodukowano w Chinach. Wydawca jest z Tajlandii. Kanatsa Domwatana. Wiek, z tego co wiem, jest zawyżony. Dwóch graczy, około 10 minut. Dzięki.